Cześć kochani, jestem w Koźmicach Wielkich na przysiłku Mogiłki. No i jest niemiła atmosfera tutaj, bo mieszkańcy się obawiają wywłaszczeń w związku z nową inwestycją. Jest ze mną pani Małgorzata, tutaj mieszkanka właśnie przysiłka Mogiłki w Koźmicach Wielkich. No i tak parę słów. Pani Małgorzato, no co państwo wiecie na ten moment i co budzi państwa obawy? Dzień dobry. No, zebraliśmy się tutaj właśnie dzisiaj, żeby porozmawiać na temat drogi, która rzekomo ma być poszerzona i udostępniona pod budowę, o której w zasadzie dowiedzieliśmy się między sobą sąsiedztwa. Czyli taką pocztą pantoflową, tak, na razie nikt oficjalnie wam nic nie powiedział. Nie zostaliśmy poinformowani. Droga asfaltowa kilka lat temu została zrobiona. No ona też już jest w takim stanie ze względu na nośność i brak jakby profesjonalnego podłoża, ponieważ jest to droga wewnętrzna tylko i wyłącznie dojazdowa do posesji tutaj wszystkich nas. Jest to droga wąska, jest to droga, o którą generalnie sami dbamy i zabezpieczamy. No właśnie zimą i... Jest ryzyko takie, że ktoś będzie budował nowe mieszkania, rozjeździ tą drogę, zniszczy. Znaczy nie ma tutaj ani kanalizacji, nie ma tutaj całej infrastruktury i no nie wyobrażamy sobie, żeby ciężki sprzęt na chwilę obecną mógł jakby wkroczyć i jakąkolwiek inwestycję kontynuować. Przykre jest to, że nie zostaliśmy poinformowani o tym fakcie, tylko tak jak wcześniej wspomniałam, dowiedzieliśmy się drogą pantoflową tak naprawdę w momencie, kiedy jakieś prace tutaj i grubszy sprzęt wjechał. Co mogę jeszcze dodać? No, póki co naszej zgody nie ma i frustracje sąsiadów są jakby uzasadnione ze względu na wąskość tej drogi, na, tak jak mówię, nośność, brak regulacji prawnych przede wszystkim, brak jakichkolwiek badań, bo mamy też jakby obawy tutaj. Sąsiedzi zamieszkują ten teren od dawien dawna i być może są też osuwiska, które no, jakby też są kluczowym takim aspektem przy budowie drogi, poszerzaniu. Co mogę dodać jeszcze? No nic, no, no, miejmy nadzieję, że się po prostu coś wyjaśni w najbliższych dniach i no, żeby do państwo wiedzieli, co tu ma się dziać, żeby nie czuć właśnie się w takiej niepewności, że ktoś coś robi przeciwko wam za waszymi plecami, bo to jest chyba najgorsze. No. Mam nadzieję, że sprawa się wyjaśni i że ktoś zechce, że tak powiem, z nami poważnie porozmawiać, czy ustosunkować się do pism, które złożyliśmy tutaj w imieniu własnym. No to dobrze. To dziękujemy na razie. Dziękuję bardzo. Jestem tutaj po rozmowach właśnie z mieszkańcami, to, którzy są zaniepokojeni, i to zaniepokojenie jest zrozumiałe, bo no, nikt nie chce być z zaskoczenia wywłaszczany. No, mieszkańcy też obawiają się, że będzie tu jeździł ciężki sprzęt, który na przykład zniszczy tą drogę, nie wiadomo, czy ta droga będzie później naprawiona. No generalnie nie wiedzą i problem jest znowu w tym, że nie ma odpowiedniego dialogu z mieszkańcami, nie ma konsultacji społecznych, bo powinien tutaj ktoś z urzędu przyjechać albo dać znać sołtysom, radnym, żeby tutaj mieszkańcom właśnie wyjaśnić te kwestie, co tu się może dziać, czy oni się na to zgadzają, uspokoić ich, żeby nie było tej niepewności, bo najgorsze jest to, kiedy mieszkańcy po prostu nie wiedzą, co się dzieje i że ktoś coś knuje za ich plecami, powoduje to niepokoje społeczne, niepotrzebne utrata zdrowia i nerwów, nieprzespane noce czasami, bo jak widzicie, ta droga jest wąska, bardzo wąska, no ten asfalt, no myślę, że ma dwa, może 2,5 metra. No ogrodzenia są blisko, no i mieszkańcy, tak jak mówiłem, boją się wywłaszczeń. No cóż, no sprawa ma być na Komisji Rady Miejskiej w najbliższym tygodniu poruszana, z tego co mówił mi tutaj pan radny Windak. No i pewnie będzie można też sprawę poruszyć na zebraniu wiejskim w Koźmicach Wielkich. No wtedy może coś więcej mieszkańcy się dowiedzą. No ale cały czas, ja powtarzam,
urząd powinien współpracować, komunikować się z mieszkańcami, żeby nie dochodziło do takich niepotrzebnych spięć, nerwów, nie robić coś za plecami mieszkańców, takich rzeczy jak robiono w Czarnochowicach przy ulicy Długiej, gdzie mieszkańcy do samego końca nie wiedzieli, ile będą wywłaszczeni i w zasadzie wywłaszczono później ich bezsensownie, za dużo, droga pozostała za wąska, a ludziom niepotrzebnie zabrano ogródki. Tak było właśnie w Czarnochowicach. Miejmy nadzieję, że tutaj się to nie powtórzy. Miejmy nadzieję, że wszystko się wyjaśni, ale tutaj interes deweloperów i nowych inwestorów nie może być ponad interesem mieszkańców, którzy tutaj mieszkają od wielu lat i płacą podatki i czekali na przykład na tą drogę, na której teraz stoi asfaltowej, a za chwilę ktoś może tu przyjechać ją zniszczyć i nie naprawić. Tego boją się ci mieszkańcy. I to tyle. Na razie. Pozdrawiam z Koźmic Wielkich z przysiłka Mogiłki.